Łukowski Szpital zamierza w tym roku przeprowadzić inwestycje warte 20 milionów złotych. Możemy tutaj mówić o czterech głównych takich sztandarowych inwestycjach, jakie planujemy wykonać w roku 2021. Pierwszą z nich jest już rozpoczęta inwestycja przebudowy i modernizacji pomieszczeń dla... E, Ojomu i jednosalowego bloku operacyjnego. Drugą jest przebudowa i modernizacja Ośrodka Zdrowia w Stoczku Łukowskim. Trzecią taką inwestycją jest budowa Ośrodka Zdrowia w Wojcieżkowie I czwartą inwestycją jest modernizacja pomieszczeń w budynku C i dobudowanie dźwigu osobowego oraz montaż dezynfekatorni. Najważniejszą i najdroższą inwestycją jest przebudowa pomieszczeń szpitala na potrzeby oddziału anestezjologii i intensywnej terapii. Inwestycję tą mamy już rozpoczętą, wykonuje ją firma Erbud z Jasionki. Prace są na etapie wyburzeniowym i przewidziany czas realizacji to jest 12 miesięcy. U ukończenie tej inwestycji przewidzieliśmy na październik 2021 roku. Inwestycja ta obejmuje, jest to ojom łóżkowy plus jedno pomieszczenie, tak zwana izolatka, oraz blok operacyjny jednosalowy z pomieszczeniami towarzyszącymi, z gabinetem zabiegowym, z gabinetami lekarskimi, z pomieszczeniami technicznymi, jak również z komunikacją. Jest to część remontowana po dawnej kuchni, około 500 m2 i około 500 metrów jest dobudowywane jako nowe pomieszczenia. Lokalizacja w miejscu po dawnej kuchni jest jak najbardziej wskazana. Jest to kompatybilne z obecnie funkcjonującym i wyremontowanym rok temu SOREM jak również w przyszłości przewidzianą umieszczeniem tam izby przyjęć będzie to jako całość funkcjonowało i będzie służyło pacjentom i bezpieczeństwu zdrowotnemu mieszkańców powiatu na Ojom jest kwota przewidziana 9 milionów z czego 8 milionów jest to kwota pozyskana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Tu przy tej okazji bardzo dziękuję za pomoc zarządowi Powiatu Łukowskiego, jak również panu staroście Dariuszowi Szóstkowi oraz radnemu wojewódzkiemu Ryszardowi Szczygłowi. Kolejna inwestycja, na którą pozyskano pieniądze z Funduszu Inwestycji Lokalnych, to generalny remont Ośrodka Zdrowia w Stoczku Łukowskim. Drugą taką sztandarową inwestycją w naszym szpitalu jest przebudowa ośrodka przychodni zdrowia w Stoczku Łukowskim. Jest, obejmuje ona kompleksowy remont trzykondygnacyjnego budynku, to jest około 1600 m2, w którym będą się znajdowały przychodnia zdrowia, stacja ratownictwa medycznego, apteka. I warsztaty terapii zajęciowej oraz pomieszczenia rehabilitacyjne. Tutaj też są pieniądze z Rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych. Kwota przewidziana na tę inwestycję to jest 4,5 miliona złotych, z czego 4 miliony właśnie pochodzi z tego wspomnianego funduszu. To nie jedyne inwestycyjne plany szpitala na ten rok. Trzecią inwestycją jest budowa ośrodka zdrowia w Wojcieżkowie. Jesteśmy na etapie, mamy wykonaną dokumentację projektową i kosztorysową, został złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Przewidujemy, że w pierwszym kwartale roku 2021 zostanie ogłoszony przetarg. Czas realizacji tej inwestycji to jest do września 2022 roku, czyli mamy rozłożony, można powiedzieć, na dwa lata. Czwartą ważną inwestycją w naszym szpitalu jest przebudowa pomieszczeń, i modernizacja w budynku C, montaż dezynfekatorni i dobudować dźwigu osobowego. Ten remont pozwoli na lepsze funkcjonowanie również apteki naszej szpitalnej w lepszych warunkach. Kwota za jaką planujemy wykonać tę inwestycję to jest około 1,5 miliona złotych. Część funduszy pochodzi na tą inwestycję z darowizn, które były przekazane dla naszego szpitala przez ofiarodawców, za co bardzo serdecznie dziękujemy przy tej okazji. I będziemy się też starali o pozyskanie środków zewnętrznych na wykonanie tych inwestycji. Jak podkreśla Dariusz Orzeł, zastępca dyrektora do spraw inwestycji i remontów, najważniejsze jest to, że na te inwestycje szpital pozyskuje zewnętrzne finansowanie. Na wszystkie inwestycje, które dzisiaj tutaj omawiamy, czyli w kwocie około 20 milionów złotych, 90%. Są to środki pozyskane z zewnątrz, w dużej mierze pieniążki z Funduszu Zrządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z programów unijnych, jak również przekazane przez organ prowadzący, czyli Zarząd Powiatu i pana starostę Dariusza Szustka. O postępie prac przy realizacji tych wszystkich inwestycji będziemy Państwa na bieżąco informować.